Witam, witam ponownie w Death Stranding, proszę państwa, lecimy już do Deadmana. Mieliśmy spotkać się w chatce, natomiast nic nie widać, jak taki cyklon, proszę państwa. I to będzie chyba kolejny raz atak Madsa Mikkelsena, tak mi się wydaje. Teraz tak, jesteśmy 347 od celu. Spróbujemy tam jakoś dojechać, ale nic nie widać totalnie. Można sobie jeszcze tutaj sprawdzić na mapce. Proszę państwa, są dymy. Są dymy. Spróbuję tam się jakoś dostać, ale jest strasznie ciężko. Tak jak ostatnio. Oj, chyba znowu nas przeniesie. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy troszkę podjechać. Jest blisko górskiego, nie? Ale jazda. Ale jazda, proszę państwa. I gdzie jest nasz majster? Tutaj. W tej chatce. Tu się skitrał. Jakim cudem? Oh my god. Oh my god. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Oj. Chyba nawet nie dojedziemy. Wsiadaj! Ależ jazda. Jeszcze w takich warunkach. Co jest z Deadmanem? Ej, on też się przeniesie. Oh no. Most między światami. On też się przeniesie z nami. O nie, znowu wojna. Wtedy była pierwsza. To wygląda na drugą. Jest inaczej, nie? Kurde, Deadman jest. No to wygląda na drugą bardziej. Pierdykam, trzeba mu tego Eudeka wziąć. Bo jak my będziemy walczyć? Przecież nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, nie? Powiem wam, że świetna giera jest. Jest rewelacyjna. Chłopie, weź się ukryj. Ja będę walczył. Nie idź tam. Gdzie jest sam w ogóle? Jak bomba. Powiem wam, że cutsceny są tak dobre i ten klimacik.
Na razie wojacy, tak? Gramy na Matsa. No, chyba idzie. Ale jazda. Clifford. To jest Cliff, nie? Siódmy epizod. Ale jest tak dobry. To jest jak film, nie? Nawet lepiej. Takich filmów nie robią dobrych. Ideo teraz podobno jakiś majstruje film, więc... Będziesz tos. Sam! Sam! Deadman. Dodzwoniłem się. Gdzie jesteś? Nie wiem. Widzę czołgi i żołnierzy. Ich mundury muszą mieć ze 100 lat. Stawiam na okres II wojny światowej. Też tak stawiam. Widziałeś ich dowódcę? Nie. Czy to nie o nim nam mówiłeś? O tym urodzonym dupku, który czyhał na Eudeka? To nasz bilet powrotny, co? Nie, nie pytaj. To dopiero mój drugi raz. I bez Eudeka trudno będzie go znaleźć. Na szczęście czeka tu na ciebie Eude w idealnym stanie. Gdzie się spotkamy? Widzisz coś nietypowego w pobliżu? Jestem w kanałach. Chwila. Widzę przez dziurę wieżę. Kwadratową wieżę. Tuż nade mną. Dobra. Znajdę ją i poszukam kanałów. Możesz tam poczekać? Pewnie. Ani drgnę. Możliwe, że nie będziesz miał wyjścia. Co? Tamten dupek nie chciał mnie, tylko Eudeka. Ach, kurwa! No, jeśli kogoś szuka, to właśnie ciebie. O nie, pośpiesz się sam! Nie panikuj, już idę. I nie podłączaj Eudeka. Ściągniesz go na siebie. Cholera! Co ja mówię? Nie znosisz ich. Zrobiłem to ze strachu! Rozłącz się, szybko! Zrobione! Chroń Eudeka. Jak? Co niby mam zrobić, jeśli przyjdzie tu z żołnierzami? Bić się? Jeśli będę musiał wybrać swoje życie albo Eude... Nie będziesz musiał. Bez odbioru. Sam. Nie jest łatwo żyć jak ja. Bez żony, dzieci, przyjaciół. Ukojenia i towarzystwa. Szukałem przy zmarłych. Dzisiaj prawie w 70% składam się z ich organów. Ale dzięki tobie przejrzałem na oczy. Jesteś wyjątkowy, Sam. Sam out. Dobra. Tam się musimy dostać, tak? Jak coś, to mam tutaj spluwkę. Pistolet przeciwko wynurzonym? To są moje rzeczy, tak? Ale... A jeszcze tam były. Kurde. Nie zauważyłem. Kurde, w tym strachu nie zauważyłem, bo... Jest grubo. Dobra, jak tam ładunek? Dobra, mam strzelbę, mam jakiś karabin, jest spoko. Jest spoko, możemy działać.
Kurde, druga wojna, nie? Jazda fest. Dobra, do Deadmana. Do kanałów. Dobra, pozyskano. Tu w ogóle jakiś... Ja pierdykam, delfin. Gdzie my mamy iść? To tutaj, tak? Dobra, czyli na dół gdzieś. Jeszcze gorzej. Jeszcze większy delfin. Deadman, gdzie jesteś? Tutaj pewnie. Kieruj się do wyjścia ga... Do zobaczenia. Użyj, aby przełączyć okradek? Aha. Czyli tak. Dobra, jest spoko. Teraz tak, w tom czy w tom? Wydaje mi się, że w tom. Czy my mamy już Eudeka? Nie mamy jeszcze, ale... Że to działa, to ciekawie. Jaka jazda. Ja tu jestem w szoku, nie? Kurde, jaskinia. Dobra, tam jest drapka, damy radę. Puh. Chyba jest git. Tak, tak, tak! Gdzie? Dobra, tutaj. Jest przejście, fajnie. Daj, Eudeczka, daj. Ojeju. Będzie walka. Maleństwo powinno znów działać. Pokaż no. O, dobrze. Ten się nie może rozstać, nie? Kurczę, a tak mówił do Sama, a Sam to robi. Może to specjalna plaża? Dla żołnierzy poległych w walce. Powinniśmy się stąd zabierać. Tak. Zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że dasz sobie z nim spokój. Z tak cennym sprzętem? Nigdy. I jak? Wciąż dzielicie wspomnienia? Rozumiem. Okej. Działamy. Zostań tu. Muszę się zająć innymi wspomnieniami. Załatwię go. Wtedy się stąd wydostaniemy.
Wiesz, sam zaczynam rozumieć, ile ten Eudek dla ciebie znaczy. Jest narzędziem. Jego los nie powinien mnie obchodzić. A jednak na przekór wszystkiemu przywiązaliśmy się do siebie. Nie jest narzędziem. Nazywa się Lu. Lu! Ładne imię! No ten się też, kurde, jeszcze bardziej niż sam, nie? Przywiązał. Idź się skitraj, ziom. A my idziemy na wojnę. Idziemy na wojnę. Dobra, mamy worek. Co my tu mamy do walki? Jest tak, strzelba i jest karabin, tak? Ucieknij z kanałów, to już spoko. Ale to bije. Oj. Wstaje. Druga wojna. Oj, oj, oj. Ile samolotów. Ale te sceny są niezwykłe, naprawdę. Jak pasują, nie? Do aktora. Przefantastyczne, co tu dużo mówić. Przefantastyczne. Karabin automatyczny. Chcę odzyskać mojego Eudeka. Cel namierzony. Dobra. Dajcie wsparcie. Otworzyć ogień. Spoko, tylko czterech jest. Ale jest bitka, co? Dobra, weź kryo. Pięknie, pięknie. Ten padł. Jest git. Oni bez głowy, nie? I walczą. Dobra, ten już pusty. Teraz tak. Jeszcze mamy strzelbę ewentualnie. No i tamte też na amunicję są spoko. Granatem go. Dobra, chodź tu. Okej. Czyli on poszedł tu. Nie ma problemu. Pójdziemy po śladach. Potrzebujemy wsparcia. Naprzód. Teraz tak, to jest do upuszczenia już. Będzie lżej. Kurde, wszędzie te delfiny, nie? Walczyć.
Coś to mamy jeszcze rękawice. Przegrupować się! Nie wahać się! Kurde, ale mi dał! Dobra. Oni mają jakieś rakiety. Dawaj, krwiobiota. Bo ja bym teraz na strzelbie poszedł, nie? Ale... no, chyba muszę najpierw tych, co? Tych, woreczek. Dobra, jeszcze trochę zostało. Strzelba nie jest taka zła. Spoko, trzymaj się, Ełdek. Granacik. I tam jest klif. Pięknie. Teraz tak, co my tu mamy? Mamy jeszcze... na standardówki. Rewelacja. Czyżby do 3 razy sztuka? Spokojnie, Ełdek, spokojnie. Spokojnie, damy radę. Tylko razem. Ale jest taka więź, nie? Z tym Ełdekiem, naprawdę. Coś jak z koniem w Red Deadzie. Mniej więcej. Gdzie on polasł? Tam? No, w sumie tam. Do góry, na tą wieżę, nie? Ale ten karabin jest kapitalny. Kurde, jeszcze wyczarował 2. Czarownik. Dobra, nie jest źle. Krwiobioty już zjadłem wszystkie. To tu mamy pancerzyk. Szczerze mówiąc, pancerzyk nie za bardzo. Nie potrzebuję. Gdzie on teraz polazł? O, 2 strony są te. On poszedł na dół? Dajcie wsparcie! Dobra. Dawaj na soluwę, a nie. Kurde, jeszcze. Jeszcze tam. Potrzebujemy wsparcia. Dobra, teraz tak. Tu mamy jeszcze następny. Ten jest zużyty.
idziemy. Powinno wystarczyć. Ale on... On jest za mocny. Już chyba piąta fala. To jest Baron z Wiedźmina, kurde. Poszło. Poszło. Oglądajmy. Tajemniczy człowiek, no, bardzo tajemniczy. Nie odpuści. Przeczyta, kto to jest. Chcę go jakby ukraść, nie? Pewnie były badania nad tym Eudekiem, a to jego dziecko i on chce go wynieść. O kurde, udało się. Ale w dziwny sposób. Jesteś cały? Lu! Jak się dziś miewa, Lu? Nie reaguje. No proszę. Maleństwo mnie polubiło. Serduszka. Byliście nieprzytomni. Kazałem was tu przynieść. Miałeś rację. To niech mnie polubi. Nie wiem, co tam zrobiłeś, ale wróciliśmy do domu. Twój ładunek i sprzęt są w skrzynce prywatnej. Wiesz, że spałeś cały dzień? Jak zabity. Jestem już w węźle stołecznym. Plaża Fragile bardzo się przydaje. Sam chcę cię przeprosić. Lu to imię, którym miałeś nazwać własne dziecko, ale nie zdążyłeś. Powinienem wcześniej na to wpaść. Nie wiem, o czym gadasz. Znalazłem archiwa sprzed 10 lat. Śmierć. Nagła. W środku miasta. Młoda kobieta. Wszystko przed nią. Nikt się w porę nie zorientował. Rozpróżnia. Jej mąż, członek Bridges, miał dums. Chciał pomóc, ale nie dotarł na czas.
Całe miasto zostało zmiecione. Został tylko wielki krater i on. Bo był repatriantem. Ludzie chcieli wiedzieć. Może celowo ukrył zwłoki żony. Jedyny ocalały, jedyny podejrzany. Szukali winnego i znaleźli. A oprócz niego zaczęli winić Bridgesów. Gość czuł się odpowiedzialny, więc odszedł. Jego zmarła żona miała na imię Lucy. Była w ciąży, biedaczka. Dziecko miało dostać imię Lu. Pieprzenie. Otóż nie. Prezydent mi powiedziała. Bez przerwy o tobie mówiła. Nie musiał odchodzić i palić za sobą mostu. Możesz zamknąć jabłę? Spokojnie, Sam. Usiądź. Kurde? A może to jest to dziecko? Opowiadałem ci wcześniej o sobie. O tych wszystkich organach od zmarłych. Chcesz wiedzieć, dlaczego je mam? Poprzednia historia była zmyślona. Naprawdę jestem potworem Frankensteina. Stworzonym z pluripotencjalnych komórek. A że nie wszystkie moje organy poprawnie działały, dostałem nowe egzemplarze od zmarłych dawców. Nigdy się nie urodziłem. Jestem jak wór mięsa. Bez K. Umarlak. Narodzeni ludzie mają plażę. Ty masz swoją. Eudę też. A ja nie mam niczego. Matki, nadziei, ani plaży. Rozumiesz teraz, skąd się bierze moja obsesja? Co robię w Bridges? Pole bitwy to była cholernie paskudna plaża. Ale nie czułem się tam źle, bo wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. To była dla mnie nowość. Poczucie więzi z kimkolwiek. Nie musiałeś odchodzić i palić za sobą mostów. Prezydent dobrze to ujęła. Nie było nawet czego palić. I tak nikt mnie tam nie chciał. Przestań. Nawet mnie chcieli. Prawdziwy Deadman. Trzymałeś to. Stary nieśmiertelnik. Amerykański. Ciężko było ci go wyjąć z ręki. Clifford Unger, jak widzisz. Poszukałem go w bazie danych. I znalazłem. Był komandosem w armii amerykańskiej. Walczył w Kosowie, Iraku, Afganistanie. To on. No, na razie tylko tyle wygrzebałem. Po tym polu bitwy pewnie cały jesteś w Hiralium. Lepiej weź prysznic. Ale tym razem do ciebie nie dołączę. Nie musisz się już martwić, że podsłucha nas Die Hardman. Zadbałem, żeby nasze rozmowy nie były nagrywane. No to miło. No to miło. To co? Prysznic? Prysznic. Sam, słyszysz mnie? Jak pewnie podejrzewałeś, czas zatrzymał się, kiedy byliście na polu bitwy. Jeśli nie jestem w błędzie, wymiar, który odwiedziliście, to rodzaj plaży. Może trochę wyjaśnię. Nasze ciała, czyli H, zamieszkują jeden świat, ale dusze, nasze K, mają plażę. Każda własną. Kształt tym plażom nadają nasze poglądy i wiara. Religia, filozofia i tak dalej. W rezultacie plaża może być wszystkim. Z plaż składa się tak zwany wieloświat. Niestety,
Kiedy umiera naraz wielu ludzi, ich plaże mogą się splątać, tworząc pole splotów. To zjawisko nasila się w czasie wojen, kiedy ludziom towarzyszy rozgoryczenie i rozpacz. Plaże plączą się wtedy łatwiej i częściej. Na polu splotów nie ma wyjść, a doświadczenia zapętlają się w nieskończoność. Wyobraź sobie gramofon. Igła przeskakuje i ciągle odtwarza ten sam fragment. Toczą się tam bitwy bez początku ani końca. W kółko i w kółko to samo. Tamto pole bitwy pochodziło z Europy, z czasów II wojny światowej. Trochę to dziwne, biorąc pod uwagę, że ten żołnierz, Clifford Unger, nie mógł w niej walczyć. Nic więcej nie wiem. Ale jeśli połączysz mnie z siecią chiralną, może rozwiążemy tę zagadkę. Jeden granat, zero. Może. No to cóż. Wychodzimy jeszcze, nie? Bo widzę, że Hartman coś potrzebuje. Jesteś tam jeszcze? Bo mam prośbę. Gdy będziesz gotowy, pójdź na górę do terminala. Dobra. Idziemy. Zobaczymy, czy teraz będzie już jakaś cutscena. O, właśnie teraz. No, będzie. Dobra, wracamy do Matsa. O co chodzi? Niech mnie... John! To ty? Kapitanie. Co pan tu robi? Moja żona tu jest. Nie chcą mieć powtórki. Przykro mi. Nie wiedziałem, że to pana żona. Ale kurde, coś z tym dzieckiem sama, nie? Z tą żoną. Ciekawe. Jeszcze sobie odbierzemy tutaj questika. Sam, na zachodzie regionu znajduje się olbrzymie smołowisko. Za nim leży węzeł graniczny, ostatni bastion cywilizacji na tym obszarze. To twój ostateczny cel. Kiedy podłączysz tam swojego Cupida, sieć chiralna obejmie już cały kontynent. Odrodzenie Ameryki jest bliskie. Co ty mówisz, już? Pamiętaj, to właśnie tam przetrzymują Amelie. Musisz ją przyprowadzić do domu. Ale zanim przekroczysz smołowisko, musisz zawiązać jeszcze jeden węzeł. Hartman ci w tym pomoże. Dobra, do Hartmana. Sam, musisz mi przynieść kilka rzeczy. Po pierwsze, nieśmiertelniki żołnierza. Schowaj je do kieszeni, żeby się nie zgubiły. Po drugie, zwłoki mamy. Jej ciało nie wykazuje oznak martwicy i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Bliższe badanie może zapewnić nam informacje kluczowe dla opanowania skutków wdarcia. Powiedzmy, że... Pozostała minuta. Mam mało czasu. Bierz się do pracy. Będę czekał. W terminalu znajdziesz zlecenie. No mama jest połączona z tamtą siostrą. Ma więź, proszę państwa. Ma więź. Dobra. Teraz tak. Tu już sobie odwrócona trajka. Ja sobie to wszystko ogarnę. Dalekiego zasięgu. Niech będzie. Oh no. Oh no. Bo tu mamy ten sprzęcik, nie? Worek i tu mamy wszystko. Dobra. Mniejsza z tym. Ja sobie to ogarnę jeszcze poza odcinkami. Dobra, Sam. Zajmij się nią. I nie bój się. Nie zgniję. To w końcu Mullingen.
Byłoby zabawnie, gdyby kluczem do naszego ocalenia okazały się nasze H. To jest mega ciekawy wątek, nie? Ale ta mimika, cutsceny, no to jest mistrzostwo świata na te czasy, kiedy wyszła ta gra. Dobra, proszę państwa. Mamy mamę na plecach i idziemy teraz do laboratorium Hartmana. Myślę, że tam się widzimy. Jeśli coś się będzie działo po drodze, to tam zaczniemy następny odcinek. Wielkie, wielkie dzięki za oglądanie. Działo się naprawdę dużo. Tutaj macie następny materiał do oglądania. Łapkę wrzućcie. Do następnego. Hej, hej, hej.